Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie i po raz kolejny film z mojej łazienki. Będzie to film, jak możecie zobaczyć już po tytule, na temat, którego jeszcze nie było na moim kanale, czyli chodzi o moje zęby. Ja dostaję od Was bardzo, bardzo dużo pytań, jak wybielam swoje zęby, czy wybielam swoje zęby. Ja w jakichś tam, wiecie, komentarzach czy wiadomościach odpowiadam Wam że zawsze, że ogólnie nie wybielam swoich zębów. Zęby wybielałam raz w życiu przed swoim weselem paskami wybielającymi White Strips. I nic poza tym nie robiłam, poza jakimś, wiecie, używaniem tego typu past, tak, czyli whitening, które mają napisane whitening. Zawsze wybieram takie pasty. No i nigdy wcześniej, czyli mój ślub był 5 lat temu, czyli od tego czasu z moimi zębami nie robiłam nic poza myciem ich. Chociaż w dużej mierze też kolor moich zębów, zawdzięczam, wydaje mi się, że tej szczoteczce, dlatego że w działaniu tej szczoteczki jest właśnie to, że działa ona wybielająco. I ja trochę tej szczoteczce to przypisuję. Ale dzisiaj chciałabym po prostu pokazać Wam na żywo, jaki efekt da Carbon Coco. Ten produkt chyba opanował już całego Instagrama, bo po prostu tak dużo osób tutaj, może nie mówię tutaj na naszym polskim Instagramie, ale jeżeli śledzicie jakieś osoby z zagranicy, czy media społecznościowe, jakichś grup, sklepów, wiecie, takich różnych, to myślę, że mogłyście zobaczyć osoby z czarnymi ustami jak w ringu. No i ja też zamówiłam sobie taki puder. Zamówiłam sam puder, w zestawie nie było nic więcej. I u mnie już jest pół pudełka, ale to dlatego, że ja zamówiłam to na pół z moją bratową po prostu, bo tego proszku jest tak dużo, że to spokojnie wystarczy dla większej ilości osób, nawet niż dwie. Ale my sobie zamówiłyśmy właśnie na pół ten puder. I ja jej odsypałam i pozostało właśnie mi, dlatego on kosztuje $40, jest darmowa wysyłka i on mi przyszedł, nie wiem, 2-3 tygodnie chyba na niego czekałam. Także tak jak mówię, możecie nawet śmiało na 3 się z kimś podzielić, jeżeli będziecie chciały spróbować. Ja sobie dokupiłam do niego po prostu szczoteczkę osobną oczywiście, czarną, chciałam czarną właśnie też dlatego, że wiecie, białe włoski pewnie zafarbowałyby się od tego i byłyby takie po prostu szare, a czarne już są po prostu czarne. I ta jest czarno-siwa i to jest taka najzwyklejsza Procudent, taka rosmanowska, ona chyba 6 zł kosztowała. No nie ma co dużo gadać, trzeba robić. Ja sobie tą szczoteczkę namoczę wodą, zamoczę i będziemy robić zęby. Trochę boję się ogólnie o swoją odzież, dlatego nie wiem, czy po prostu nie założę sobie ręcznika. Jesteśmy zabezpieczeni. Zmoczyłam szczoteczkę. Minut, bo musimy szczotkować 3 minuty, będę pukała zęby. Tak, słuchajcie. Wyglądają zęby. Ja muszę Wam szczerze powiedzieć, że ja nie widzę jeszcze jakiejś wielkiej różnicy. Może gdyby te dwa są troszeczkę większe, ale no nie wiem, sami możecie też teraz porównać, bo widzieliście mnie przed tym pierwszym zabiegiem. I jak wyglądają zęby teraz? Wiele dziewczyn w ogóle miało właśnie już taki spektakularny i widoczny efekt po pierwszym użyciu.
Ja z tego co patrzę, nie zauważam jakiejś wielkiej zmiany. Teraz chciałabym Wam powiedzieć właśnie, że dookoła robi się straszny syf. Dlatego ja robię to właśnie w łazience nad zlewem i pomimo wszystko są ściany ochlapane tymi czarnymi kropkami, przez to, że kiedy myjemy zęby w ten sposób z otwartą buzią, to wszystko chlapie. Buzia musi być po prostu zamknięta, żebyśmy mogły umyć tak nie chlapiąc. Zlew też jest cały tutaj taki zachlapany, mam nadzieję, że to wszystko zejdzie, więc to nie będzie barwiło. Miałam też całą rękę czarną, ale nic jakoś, wiecie, nie zabarwiło i wszystko jest bardzo dobrze. Dlatego moja ocena na teraz nie jest jakaś wysoka. Też no, ja nie miałam jakichś swoich żółtych zębów i będę dawała Wam znać, jak wygląda to dalej. W sumie nie doczytałam jeszcze, czy można stosować codziennie, czy co jaki tam czas. Ja postosuję to teraz codziennie i zobaczymy, jaki da to efekt. Wiele czytałam, słuchajcie, wchodziłam w ogóle na forum, czytałam o tym produkcie i są też, wiecie, opinie, że jest to jak gdyby po prostu węgiel, który stosujemy na biegunkę, tak, rozkruszony z chyba właśnie olejem kokosowym, że to jest jak gdyby to samo. Nie wiem, ja w to nie wnikam, nie znam się jakoś na składach, żeby sprawdzać tutaj właściwie skład, którego tutaj nawet nie ma nigdzie napisanego, może gdzieś by było na ulotce. No, ten wybielacz do zębów wyróżnia się też tym, że jest on właśnie naturalny. Także na pewno jeszcze ode mnie usłyszycie, czy jest on wart tego całego szumu dookoła niego, czy to tylko, wiecie, nie wiem, tak dobrze zadziałało tutaj po prostu PR. Chociaż oglądałam kilka filmów i dziewczyny rzeczywiście były zadowolone. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia.